Widzieliście już stadion nocą? O kurde, widać tego potężnego smoka. Jak się fajnie w nocy dużo lepiej. Oczywiście ten smok to są takie latające drony, które trzymają lampiony. Czekaj, zaraz będzie widoczny. Jest, stal ogromny nad stadionem. I na stadionie jest oczywiście klimatyczny tor driftowy, taki w stylu azjatyckim. Ale czadersko wygląda ten smok. Tak w ogóle to chyba musimy sobie zrobić zdjęcie z tym smokiem. Tak jest w playliście festiwalowej. Tylko musimy zmienić na noc. Noc. O, tak jak teraz. Cyk. I robimy foto. A, muszę mieć Los Campos Drift Zone. A, okej, okay, dobra, to sobie tam później zrobimy. Jedziemy zobaczyć, jak wygląda ten tor driftowy teraz nocą. Mam ze sobą stary, już jakiś czas temu dodany do Forza Horizon 5 samochód. Xpeng P7. Nie wiem, czy dobrze czytam jego nazwę. Xpeng P7. Tak się nazywa. Zrobiłem go sobie do driftu. No i chyba fajnie driftuje. Zaraz zobaczymy. Jest to oczywiście elektryk. O, ale wielka morda tego smoka. Kurde, tutaj fajnie wygląda. No, widać jego szpony, łuski. I chyba tor driftowy jest całkiem ładnie oświetlony. Zobaczmy. Tak, jest tu zajebiście jasno. Wszystkie te smoki, to wszystko tutaj się ładnie świeci i oświetla nam tor. A my jedziemy naszą bateryjką. Mega to wygląda. Bardzo mi się podoba ten tor driftowy. Jest taki wybaczający, jest dużo miejsca do latania. O, zobaczcie, tutaj podczas driftowania pojawiają się dymy, jak sobie lecimy bokiem. O, znowu, kurde, fajnie. Tylko chyba dla jednego gracza, czy jak to działa? Że jak inni gracze przejeżdżają obok tego, to się to nie odpala? To takie dymy tutaj? Zobacz. Znaczy to w sumie nie dym, tylko to jakieś flary albo coś takiego. Nie, na poboczu mówię, o. Ale ciekawe. Nie zwróciłem na to uwagi za pierwszym razem, ale to chyba tylko w nocy się odpala. Ciekawe. I tutaj, na każdym zakręcie chyba to jest. Będzie? Nie, tu tego nie ma, okej. Okay. Tutaj jechałem już spalinówką. I mimo, że była głośniejsza i w ogóle, no to i tak nie było jej słychać, bo jest wszędzie szum. Ludzie się cieszą. Więc i tak by nie było jej słychać. A wzięliśmy coś klimatycznego. Akurat ten miałem stuningowany na drift. Ma taką piękną z tyłu lampę przez cały tył auta. O, przesterowałem. I tu możemy sobie oczywiście wjechać na ten podest, no i można sobie zrobić fotę. Oczywiście więcej samochodów produkowanych na rynek chiński zostało dodanych do Forza Horizon 5. Ten już jakiś czas temu był w grze. Zobaczcie, jak się fajnie w szybie odbija ten smog. Fajnie to wygląda. No i teraz co można robić? Zdjęcia. Zobacz, i cyk, i taka fotka. Ekstra, nie? O, i tutaj musimy sobie zrobić to zdjęcie, żeby... Czekaj, gdzie ten smok jest? Tam, o, tam go widzę, okej. Okay. Tutaj mamy ten tor driftowy, ale czy ja go złapię, tego smoka? A, tam dalej chyba trzeba pojechać. Czekaj. Mam nadzieję, że nie podczas driftu. Ja to sprzęgło naciskam, to z przyzwyczajenia już. Okej, okay, chyba widać, nie? Teraz tak jak powinno być. No, zdjęcie nie będzie piękne, ale... Drift Zone... A, Start Gate! Okej. Okay. I tutaj mamy start. To będzie to? Chyba tak. Zobaczmy. O! Zrobiliśmy. Photo Challenge ogarnięte. Driftacular. Dostaliśmy jakąś, jakieś zdanie do wykorzystania. No i spoko.
Ej, spoko wygląda ten nowy tor. Przetestujcie sobie i przyjedźcie w dwóch porach dnia. W nocy i w dzień. Może w dwóch porach doby. I tamten smok, fajne to jest. Wszystkie te chorągiewki na strefach driftowych pozmieniały się na takie ze znakami chińskimi. Kurde, kopię ze sprzęgła w elektryku. Do zobaczenia w następnym odcinku.